drodzy, kolejny szabat, dzień święty. W roli mówcy kto? Ktoś pomyślał, że ja. Różni mówcy są na tym miejscu, ale ja wierzę, że tu w tym kościele, nie tylko w Sosnowcu na ulicy 1 Maja, w tym samym czasie, w tej strefie czasowej, które przez ludzi ułomnych, czy doświadczonych, nie doświadczonych, ale przez ludzi, którzy są wykształceni, mniej wykształceni, albo nie wykształceni, przemawia, wierzę, to Duch Święty. I prosiłem też Pana, żebym w Duchu Świętym zwiastował Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Przejdę konkretnie do przekładu jednego. Rzecz ta miała miejsce naprawdę. Nie wiem gdzie, w jakim kraju. Mogło być to w Polsce, w Niemczech, na Węgrzech. Austrii, ale gdzieś tu w Europie. Rzecz taka została. Do szpitala przywieziono starego, niewidomego człowieka. Był umierający. A więc wiemy, co był. Stary, niewidomy, umierający. Czy był wierzący? Nie wiem. I codziennie odwiedzała go w tym szpitalu wnuczka. Codziennie. I czytała mu coś. Czytała mu coś. No nie wiem ile to. Przypuśćmy, że to było tak z 50 lat temu, 40. I co mu mogła czytać? Jakieś czasopismo, jak tam było, co się dzieje aktualnie na świecie. I staruszek się wsłuchiwał w miły głos swojej wnuczki. I tak słuchał, rozmawiał z nią z tego. Ale pewnego razu ta jego wnuczka, dziewczynka zobaczyła Biblię pozostawioną przez kogoś na szpitalnym stoliku. Tak sobie leżała Biblia. I wzięła. Dziadziu, przeczytam tobie, tutaj jest Słowo Boże, Biblia. Czytaj, wnuczko, czytaj. I przypadkowo otworzyła Biblię na pierwszym liście apostoła Jana. Prostego rybaka. Ja nie wierzę w przypadkowe otwarcie Biblii. Przypadkowe. I staruszek słucha, co czyta jego wnuczka ze Słowa Bożego. I gdy doszła do takich słów, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, staruszek jej przerwał takim gestem. Dziecko, czy tak jest napisane? Tak, dziadzio, tak tutaj jest napisane. Proszę, przeczytaj mi to jeszcze raz. I dziewczynka wraca tylko do tego wersetu. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Staruszek się tak zastanowił, jakby mu całe życie przeszło. Jakby to ten ciężar, który miał ciężar świadomości swojej niedoskonałości, który również my posiadamy. Bo uczono nas przede wszystkim tu na tym świecie, że przed Bogiem musisz się stawić jaki? Czysty, nieskalany, bo inaczej Bóg cię odrzuci, prawda? I różni ludzie próbowali na przełomie setek lat, tysiącleci oczyszczać się własnymi siłami. I teraz ten staruszek zrozumiał, że ten tekst Słowa Bożego dokonuje rozrachunku z jego grzeszną przeszłością. I jakby nie dowierzał, te słowa napełniły go taką ufnością, jakby nie ekstazą, ale taką ufnością, że oto Bóg chce mu przebaczyć i powiedział do swojej wnuczki: dziecko, proszę, chwyć moją rękę i połóż, bo był niewidomy. Nie mógł tych słów zobaczyć, ale słyszał ją z ust dziewczynki.
proszę, połóż moją rękę na tym tekście, na tych literach. Dziewczynka to zrobiła i przeczytaj mi to jeszcze raz. To było tak jak zaprzysiężenie, kiedy, pamiętacie, kiedy się zaprzysięga na Biblię, kiedy się daje rękę na Biblię i się zaprzysięga. Przysięga mówić prawdę i całą prawdę, i tak w sądownictwie na USA było. I przeczytaj mi to jeszcze raz. I dziewczynka, wnuczka czyta mu to trzeci raz. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I staruszek po tych słowach, staruszek się rozpłakał, ale powiedział do wnuczki głosem pełnym ufności: dziecko, jeśli ktoś cię spyta, jak umarłem, proszę odpowiedz, że umarłem, odszedłem oczyszczony. To jest moc płynąca nie z tego tekstu. To jest moc płynąca z krzyża Golgoty. Mądry faryzeusz Szabel. Pamiętacie jego historię? Który był tak gorliwy w tych wszystkich przepisach zakonu. Nie tylko on, bo po nim był również jeden z zakonników, Marcin Luther, o którym będę wspominał. Był tak gorliwy w tym wszystkim. Wychowany u stóp Gamaliela. We wszelką mądrość. Wiedział, że jak każdy z ludzi będzie musiał stanąć przed Bogiem i zdać rachunek z własnego życia. To jest coś takiego jak, mówię, nie chcę tego porównywać, ale pamiętacie, nie jeden z was jest w sklepie, niezachłannie w wielkim markecie. Wchodzisz, nawet bramki się same otwierają, nie musisz z tego, bierzesz co, koszyk, ale koszyk taki mały, oj, ja nie mówię. Pamiętacie, jak markety nastały po tym okresie, nazwijmy to, kiedy było tu skromnie i tak dalej, jak otworzono markety w Polsce jest jak na Zachodzie. To nie braliśmy małego koszyczka, tylko co? Taki wielki wózek i jedziemy. I na półkach jest to. Nareszcie je, to. A jeszcze to, jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. Chwila prawda, prawdy wiecie, gdzie następowała? Przy kasie. To jest chwila prawdy. I wiemy też, że chwila prawdy dla nas nastąpi przy spotkaniu z tym, który nas rozliczy. Jak to będzie? I teraz ludzie czekają na ten moment. Ale Paweł, Szabeł, ja przepraszam, mylę się już, Szabeł z Tarsu. Paweł rządzą nienawiścią do pewnej sekty Jeszuły z Nazaretu, bo ci mówili, że człowiek niezależnie od uczynków zakonu może być zbawiony. Przecież on wychowany jest napisany. Prorocy mówili, kto będzie przestrzegał przykazań, kto będzie przestrzegał zakonu, nic do tego nie dodasz, nic do tego nie ujmiesz, będziesz ściśle wypełniał, a jeżeli uchybisz w jednym, zostaniesz odrzucony. I zaczęli się koncentrować na literze prawa, zaczęli się koncentrować na własnym ego, zaczęli się porównywać i zaczęli się zwalczać. I teraz tak jak w tenisie jest ranking ATP, czyli kto z kim wygrał, kto jest tego, i teraz to ta walka, kto silniejszy, a więc jednostki twórcze, silne, mają rację bytu. Ale w przypadku Ewangelii Jezusa Chrystusa to nie ma sensu.
Sam Bóg Izraela mówi, choćby przede mną stanęli z całej ludzkości trzej sprawiedliwi mężowie. Jacy to są? Noe, Daniel i Job. Oni by przez kontakty ze mną, przez swoją bogobojność, przez religijność, oni tylko trzej z całej ludzkości byliby zbawieni. A ja chcę zbawić kogo? Wszystkich. Każdego człowieka. Niezależnie od stanu umysłowego, ja mówię normalnego, od wykształcenia, od rasy, od skóry, od jakiego ja. I zresztą te natchnione myśli znalazły natchnione myśli Boga poprzez Ducha Świętego w pisarzu, jakim był Izajasz. Izajasz w natchnieniu Ducha pisze teraz o zbawieniu, które pochodzi od Boga. To za mało. I teraz Bóg mówi do jakiegoś sługi. Do jakiegoś sługi, do jakiegoś pośrednika, którego ustanowi między nie tylko plemionami izraelskimi. Izrael tylko myślał, nasz Bóg jest jedynym żywym i prawdziwym Bogiem. On dokonuje wielkich znaków. On pokonuje imperium, nie tylko egipskie. A z tego powodu, że po dobrym faraonie nastąpił zły faraon, który ciemiężył Izraela i kiedy Mojżesz w imieniu tego Boga izraelskiego mówi, że Bóg Izraela nie ciemiąż tego ludu izraelskiego, wypuść go. A faraon mówi takie słowa, buńczuczne pewne. Któż to jest Pan, żebym miał słuchać głosu Jego? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. No to przekonasz się. Ty zadufany w sobie, to zobaczysz Boga Izraela w działaniu. I zobaczył. Nie tylko on. Wielcy butni i pyszni musieli się spotkać z tym Bogiem. Ale czy ten Bóg Izraela, jaki on ma charakter? Ja, Pan, teraz się Bóg Izraela przedstawia, nienawidzę buty i pychy, złych postępków i przewrotnej mowy. Ja, Pan Bóg Izraela, jestem dla każdego człowieka. Ja chcę zbawić każdego. I teraz mówi do tego sługi. Jak ten sługa będzie proroka jak ja, mówi Mojżesz, zbudzi Pan wam wśród braci waszych. Pan zbudzi proroka jak ja. Kto by owego proroka nie usłuchał z ludu, wytępiony będzie. Dlaczego wytępiony? Jak ten sługa ma wyglądać? Teraz Izajasz pisze o tym słudze. To za mało, że jesteś mi sługą, aby mi przywrócić oszczędzonych synów Jakuba, oszczędzonych synów Izraela. Przeto ustanawiam cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie sięgało krańców ziemi. Aby cała... Tu, tak choćby stanęli ci trzej, Noe, Daniel i Job. Ci przez swoją bogobojność, religijność byli tylko zbawieni. Teraz was tak osobiście chcę... Przerywam ten tok myślowy. Teraz patrząc na was. Już nie mówię, przypatrzcie się według powołania, kim wy jesteście wobec świata. Nie o to mi chodzi. Ale większość z was. Czy większość z was miała normalną rodzinę? Ja nie mówię patologiczną. Mieliście normalnego ojca, normalną matkę. Czy tak większość z was miała tak normalnego ojca, normalną matkę? Tak. Teraz to już różnie bywa, ale dawniej tak jeszcze tak 30, 40, 50, 60, 70 lat temu było to normalne. A czy widzieliście na dzień dzisiejszy ludzi z rodzin, ludzi, dzieci, obecnie czy chłopaka, czy dziewczynę z rodziny patologicznej, gdzie ojciec pije, bije, robi awantury i w ogóle jesteś takiego. Czy można od takiego człowieka wymagać elokwencji? Czy można żądać od niego miłości, dobroci?
kiedy on nie miał tego w domu. Żeby nie przedłużać mojego toku myślowego w tym sensie. Mamy w większości internet. I jest tam cykl, który był kiedyś w Telewizji Polskiej na pierwszym czy drugim programie. Byłem gangsterem. Cześć może zastarował. Pięciu najbardziej zdeprawowanych ludzi w Polsce. Ja mówię w Polsce. Niewierzących. Zabójstwa, kradzieże, rozboje, handel narkotykami, handel w ogóle, czym się da, handel polskimi dziewczynami, handel i tak dalej, i tak dalej. W ogóle porachunki międzynarodowe i ich wyznania. Nie byli ludźmi wierzącymi. Wierzyli, że to, co się uda siłą, co uda się zagrabić, z tego, że pieniądz przynosi szczęście. Że siła mięśni, podobnie tak jak myślał Samson kiedyś, o, jeszcze pokazywał to na drzwiach, na bramie miasta, że zamknęliście mi bramę, no to ja wam ją wyciągnę. Nie. To nie dzięki sprytowi, nie dzięki sile, nie dzięki rozbojom. Słowo Boże pokazuje Boga Izraelskiego, który wychowuje każdą istotę ludzką. Dlatego w Księdze Joba napisano, gdzie jest taki wychowawca jak On. Bóg, stwarzając człowieka, powiedział, ja biorę całą odpowiedzialność za twoje, moje wychowanie. Ja jestem twoim Bogiem. A czy ty mnie zechcesz przyjąć jako swojego zbawcę, jako swojego nauczyciela, jako swojego doradcę? To jest twoja wolna wola. I dlatego powiedział Izraelowi znamienne słowa, które obowiązują również nas. Patrz, oto dziś kładę przed tobą życie i śmierć, dobro i zło. Wybieraj, masz wolną wolę. Ale powiedział znamienne słowa. Wiecie, jakie słowa? Znacie to. Radzę ci, abyś wybrał życie. Radzę ci, abyś wybrał życie. Taka mała dygresja. Ile w Polsce jest analfabetów? No chyba nie ma analfabetyzmu, prawda? Ale jest coś takiego jak analfabetyzm wtórny. To się nazywa, jest to psychologicznie tak, to nie jest wyssane z palca, że człowiek, który umie czytać, czyta coś i nie stosuje się do tego. Co pisze na każdej paczce papierosów? Polskie litery. Mało tego, jeszcze umieszczono zdjęcia. Zdjęcia rakowatej krtani, płuc, w ogóle to. Ludzie, którzy mają o wiele wyższe wykształcenie ode mnie, od siebie w ogóle z tego, proszę, jakieś ekstra, jakieś lajki, albo jakieś, nie wiem już, jak się te nazwy papierosów nazywają w ogóle, po czym zapalniczką, czy czymś tam z tego, głęboko się zaciąga, o tak. Pamiętam mojego, nie będę teraz mówił, mojego kuzyna, który się śmiał. Mój upa kurzył, mój to, bo mi się go ostrzegali. Jeszcze nie było na tych papierosach w ogóle takich jest tego, ale były ostrzeżenia. Pan nie zabija, pan nie jest tego, tak dalej. Dostał później raka płuc, ale to w ogóle poleżał trochę w szpitalu, wycięli mu to. Jak mu to wycięli i później jak malował, czapkę miał z tego, z gazety, w ogóle jechał wałkiem, bo teraz patrz, jak fajnie to idzie, jednego za drugim. Na imię miał Bogdan. Bogdan, ty w tym stanie, ja z bratem mówię, ty w tym stanie, kiedy już miałeś raka, mówię, ty palisz. On wyciąga papierosa, mówi, to nie ma powiedziane, że tego raka mam od cygaretów, czyli od papierosów. I tak. I kiedy później za jakieś 10 miesięcy leżał, ledwo dysząc
na kanapie, myśmy go, bo dzwoniła jego żona, moja kuzynka. Leżał na kanapie, ledwo dysząc. Miał aparat, taki aparat tlen, rurki do nosa, tlen do nosa w ogóle. Kiedy usiadł i tak patrzy na nas. Ja, zrób mi tam kawa albo herbata, powiedział do żony, im też zrób w ogóle. I się pyta o to, co my robimy w ogóle z tego. I później mówi takim już chrapliwym głosem. Kule, najgorsza będzie ta noc. Najgorsza będzie ta noc. I tak dalej, i tak dalej. I przyniosła jego żona tam kawę jemu, herbatę, dla mnie wodę, jakimś sokiem malinowym. I tak z tego. I kiedy tak mówił, myśmy trochę porozmawiali. Patrzę, dalej ma ten tlen do nosa, te rurki w ogóle z tego. Patrzymy, co on robi, bo tam i ciasto przyniosła kuzynka. Patrzymy, co on robi. On w tym stanie wyciąga jeszcze papierosy i wypalił jeszcze dwa papierosy, dusząc się, mając tlen do nosa. Powiedz, czy Bóg, czy my, rodzina, potrafilibyśmy coś temu człowiekowi zrobić? Myśmy próbowali dotrzeć do niego. Nie dało się. I teraz ja powiem, i z tego cielesnego ostrzeżenia jest ostrzeżenie teraz duchowe. Widzieliście religijnych ludzi w naszym kraju i poza granicami naszego kraju? Widzieliście. Bóg powiedział, że po upływie jakichś dni on wpisze w serca jakiegoś ludu. Jakiegoś ludu. On nie powiedział polskiego, niemieckiego, francuskiego. Wpisze prawa i ustawy. Ich serca. Jest rzecz znamienna, to jest dziwna rzecz, mentalność ludzi. Kiedy jest jakaś sława piosenkarska, jakiś piosenkarz, jakiś sportowiec, jakiś coś takiego i znajdzie się grupa ludzi w pobliżu, znanej osoby, to co oni robią? Oni go ubóstwiają, oni go chcą dotknąć, żeby on na nich spojrzał, żeby dotknął, spojrzał. Żeby jeszcze autograf i później mówi, ja mam autograf tego, a tego, piosenkarza, sportowca, jest tego znanej osoby i teraz przechowuje jeszcze mało na swojej ścianie, na honorowym miejscu, ma wizerunek tej osoby. Rzecz dziwna, a dlaczego tak ludzi, tak malutko ludzi, nie chcę tego Bożego autografu, jego własnoręczną ręką napisaną w ich sercach, w ich sumieniach. Pamiętacie, co napisano o tych kamiennych tablicach? Tablice te były co? Dziełem Boga. A więc nie Mojżesza. Mojżesz tylko miał iść po te kamienne tablice. A pismo na tych tablicach było czyim pismem? Samego Boga. Kamienne tablice można potłuc. Ale prawa, które Bóg wpisuje każdemu człowiekowi, umysły i w serca, nie ma ani jednego człowieka. Ja śmiem twierdzić, że nie ma ani jednego, do którego Bóg nie ma dostępu. To raczej jest coś odwrotnego. To, o czym pisał kiedyś apostoł Paweł i w ogóle, że ludzie poznawszy Boga, poznawszy Jego wolę, znikczemnieli i zaczęli cześć oddawać stworzeniu zamiast Twórcy i kłaniali się obrazom, figurom i tak dalej. Spójrzcie na różne formy kultów religijnych, czy w Polsce, czy nie ma tam obrazów, figur. I mówią, bracie Soleski, nie mów, bo możesz tych ludzi urazić. Mówię, przepraszam. Ktoś musi tym ludziom powiedzieć, że to jest złe. I to powiedzieć, no ale tych ludzi urażają się. Oni urażają Boga, który dał im Jezusa Chrystusa.
ku zbawieniu. Żeby i mój imiennik 2000 lat temu, was kiedyś wiedziono właśnie jako nierozumne istoty, przed te różne formy kultu, przed te różne, ale Bóg was powołał z tej ciemnoty do swojej cudownej światłości. I dostaliście Ducha Świętego, o którym powiedział Jezus Chrystus. Oto ja odchodzę do Ojca, dzisiaj to już o tym mówiłem w apelu. Ducha Świętego. Ducha Świętego, którego świat nie przyjmie. Dlaczego? Bo go nie widzi i nie zna. Ale wy go znacie i wśród was przebywa i wśród was będzie. I z tej ciemnoty, kiedy wyszliście do tej cudownej światłości, to teraz powiedział tak. Albowiem to, co u świata niskiego, to, co u świata jest wzgardzonego, to wybrał Bóg, aby zawstydzić tych mądrych, tych wielkich. Tych wielkich. Może dzisiaj, bracie, siostro, nie masz wykształcenia jakiegoś wielkiego, ale potrafisz przeczytać, że palenie zabija, że chodzenie za bałwanami, za figurami, oddawanie czci tworzeniu zamiast Twórcy jest ohydne, że możesz temu Bogu nie tyle zaszkodzić, ile zaszkodzisz sam sobie. Jeżeli zgrzeszysz, coż mu przez to zrobisz? Twoja bezbożność dotknie tylko ciebie samego i twoją rodzinę i najbliższych. Ale jeżeli dostałeś Ducha Bożego, to Jezus Chrystus powiedział: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Idźcie na wszystkie narody, wszystkie na wszystkie kraje, głosząc to, co wam przykazałem, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając ich to, co jest napisane. Nic więcej, nic do tego nie będziecie dodawać, nic z tego nie będziecie ujmować. I zaryczał smog gniewem na niewiastę. Kim jest ta niewiasta? Ta niewiasta to Kościół Jezusa Chrystusa. Ona nie ma szyldu. Adwentyści Dnia Siódmego, baptyści, zielonoświątkowcy, katolicki, ewangelicki. Nie! To jest Kościół Jezusa Chrystusa, gdzie Duch Święty kształtuje charaktery, ściera, który powoduje nie rozłamie, a połączenie. Jedność w różnorodności. I ten Kościół jest zwycięski. I Jezus Chrystus powiedział: zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą, nie przezwyciężą. To będzie Kościół ludzi pragnących, żeby to zło, które jest teraz na świecie, żeby się skończyło. I Królestwo Boże nie zasadza się na mocy jakiejś imperialnej. Nie potrzeba mi się wkładać, jak niektórzy, materiałami wybuchowymi i pokazać, jakimi jesteśmy gorliwymi dla Boga. Nie. To właśnie on mówi: ja rozsadzę twoje ego, twoje ja. Twoje ja. Żebyś już nie żył ty, tak jak kiedyś powiedział Szaweł starcu, a później Paweł. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Wiecie, co jest najpiękniejsze, kiedy jest oblubieniec i oblubienica? Byliście kiedyś w czasie narzeczeństwa? Byliście kiedyś? Mężczyźni czy kobiety? No to jak to było, że umówiliście się na kiedyś, na jakąś godzinę? Ha, to już się robiłaś loczki, a może jeszcze tu, niewiasta w ogóle, bo tu, fajnie ubrać, z moją ukochaną się spotkał. Jeszcze i szłeś tak, nie? A jakiś owoc dobry, jakąś czekoladkę, jakoś co, jeszcze jak coś takiego, a jeszcze coś miłego. A jak widziałeś już ją, a jak już daleka leciałeś, machałeś w ogóle i... To jeszcze nie był ślub. Jest tego. I tak dotknąć, poczuć jej głos. Dziś chrześcijanin w Kościół Jezusa Chrystusa jest również w stanie takiego zakochania. I kiedy czytam księgę, pieśń nad pieśniami, któż z nas nie czytał? Odnoszę to, że jestem co prawda mężczyzną, ale w kościele jestem jako niewiasta. I czekam na tego umiłowanego Jezusa Chrystusa. I tak jak tam pisze, gdzie dzisiaj przebywasz? Gdzie dzisiaj przebywasz? Gdzie jest tego, o mój miły, daj mi usłyszeć twój głos. Daj mi oglądać twoje oblicze. Kiedyś ten surowy oblicza mojego oglądać nie możesz.
Czy ten Bóg ma jakieś nieładne oblicze? Nie. To nie chodzi o to, czy literalnie będziesz widział tego Boga Izraela. To Duch Święty kształtuje w twoim wnętrzu taką rzecz, że on powiedział, słusznie powiedział, nie uczynisz żadnego obrazu, żadnej rzeźby. Nie będziesz im kłaniał, nie będziesz im służył. Wszelkie obrazy Jezusa Chrystusa malowane, czy jest tego, to jest zniekształcenie rzeczywistości. Widziałem Jezusa i wy widzieliście z włosami jako bruneta, jako blondyna, z kaszczanowatymi włosami i tak dalej, i tak dalej. Jezus w ogrójcu, przy księżycu, tu. To jest wszystko zniekształcenie rzeczywistości. Jaka jest prawdziwa twarz Jezusa Chrystusa? Dzisiaj go widzimy niby tak przez zwierciadło i w zagadce. Nie jest obojętnie, jaka jest jego twarz, ale ja jedno wiem, że kiedy ujrzę go i wy go ujrzycie, ujrzymy najcudniejszą twarz, jaka może być. Izajasz o nim kiedyś napisał, nie miał postawy i urody. Rzeczywiście, to tak było w warunkach ziemskich. Ale pisze o Jezusie Chrystusie, że piękniejszy nad syny ludzkie. Na czym polega piękność Jezusa Chrystusa? Na jego charakterze. Na jego charakterze i teraz jedną rzecz chcę wam powiedzieć. Zapomnieliście o tym, kiedy wy byliście małymi niemowlętami. Kiedy urodziliście się, przypadliście do piersi u matki i staliście mleko. Taki mały noworodek, nie powiem, że jest ślepy jak kocie, ale jak mały kotek, ale widzi jeszcze niewyraźnie. Ten proces zwany akomodacją oka, wyostrzeniem, dopiero się kształtuje u niemowlaka. Ale jest jedna rzecz, o której ty zapomniałeś i ja zapomniałem. Ale patrząc w internecie, jest coś najpiękniejszego. Kiedy się już u niemowlaka wyostrzy ta akomodacja, postrzeganie z tego, mimo że był 9 miesięcy w łonie swojej rodzicielki, mimo że był później na zewnątrz już przy piersi i kiedy już matka bierze tak twarzą w twarz swojego niemowlaka. Ty mój kochany, mój skarbku, ty najkochańszy. Mówi tak, że dziecko po raz pierwszy, już kiedy ma wyostrzony wzrok, zapamiętuje najpiękniejszą twarz swojej rodzicielki. I to mu zostanie. Mimo, że później minie kilkanaście lat i później szatan tak zrobi, że to niemowlę zachwycone twarzą swojej rodzicielki. Ja nie ważam, czy ona jest blondynka, czy brunetka, czy ma większy nos, mniejszy nos, odstające uszy. To jest nieważne. To jest dla tego dziecka w tym momencie najpiękniejsze. Później, kiedy to dziecko wreszcie, mamo, zamknij się, ty zawsze będziesz i tak dalej, to robi już szatan. Ale ten moment tej błogości, zobaczenia swojej rodzicielki zostaje w tym dziecku na całe życie. I dlatego nieprzypadkowo Bóg Izraela napisał takie przykazanie: czci ojca swego i matkę swoją. Ponieważ oni, kiedy jest wszystko w porządku, oni zrobią wszystko, żeby ci ułatwić życie na tej ziemi. Oni zrobią wszystko z miłości, żeby tobie się wiodło lepiej, aniżeli im. Teraz powiem wam jedną rzecz. Po latach religii, chodziłem na lekcje religii i tak dalej, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobry wynagradza, za złe karze i tak dalej. System kar, system nagród i tak jest tego. To wszystko zostało rozwalone kiedyś przez świadomość. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I kiedy ta Moabitka z tą Noemi, kiedy powiedziała, zawróćcie córki moje w ogóle, to już nie ma sensu iść. Rut powiedziała, nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, odeszła od siebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Kiedyś spotkałem taką społeczność,
jak adwentyści dnia siódmego. Różni robią ludzie, ale widziałem jedną rzecz. Jest tam i pszenica, i konkol, do końca będzie. Ale jest jedna rzecz, nie zapomnę. Wśród większości tych ludzi, wykształconych, niewykształconych, prostaczków, przepraszam, ja mówię i takich, między sobą mieli stysje, kłótnie, ale i też się godzili w ogóle z takiego jednego, czego nie ma inna społeczność. Wiecie co? Takiego u adwentystów zauważyłem niewykształcenie. W ich oczach tęsknota za powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Mówcie co chcecie, widziałem różne, radosne, bardziej radosne od adwentystów społeczności, którzy wyskakiwali, krzyczeli, w ogóle wołali i tak, jest to fajne. Czasem gdzieś jakaś surowość, asceza w niektórych w ogóle. Może to jest i dobre, ale jest jedna rzecz, że są na tym świecie, jest społeczność, która w każdej chwili wypatruje, tak tęsknie, tak jak ta ukochana. Powiedz, tak, pieśń nad pieśniami, powiedzcie, gdzie poszedł mój miły? Ja czekam na mojego miłego, już nie mogę się doczekać. Szukałam go. Nawet mnie poranili w tej drodze szukania tego mojego miłego. Zdarli ze mnie płaszcz, w ogóle jest tego, a szukałam mojego miłego. Ale wreszcie go znalazłam. I jest jedna rzecz, jak powiedziała ta oblubienica. Uchwyciłam go! I nie puszczę. Ja kiedyś powiedziałem, Panie Jezu, nie miałem potrzeby jakiegoś Boga, jakichś bogów, jakiejś religii, ale kiedy poznałem Ciebie i wiem, że bracia i siostry też, kiedy poznali Ciebie, takiego chcę Ciebie, nikogo innego. Nie chcę nikogo innego, żadnego innego Boga, tylko Ciebie, Panie Jezu. A Ty objawiłeś imię. Imię oznacza charakter. A więc Ojciec jest taki jak Ty. A więc nie surowy, karzący, który podwyższa poprzeczki, jak wam kiedyś mówiłem, albo że nasze życie jest podobne do tego czeskiego biegu, Wielka Pardubicka. Że wsiadasz na tego konia, na którego i już masz pierwszą przeszkodę, drugą, trzecią, nawet jak ci się przez pierwszą, drugą, trzecią uda się przedrzeć, to później masz taką przeszkodę, że zlatujesz z tego konia, łamiesz sobie koń, kuleje albo coś, albo ty zlatujesz i pewnej przeszkody nie przejdzie. I o tym zakonoznawca Szalom Starsu wiedział, że zakon nie przyprowadzi ciebie, Szable, do doskonałości. Marcinie Lutrze, który wyznałeś, gdyby jakiś zakonnik przez swoje uczynki miałby być zbawiony, to ja, Marcin Luter, ale ja jestem zbawiony darmo w Jezusie Chrystusie. I to nie jest siła mojego wypracowania, siła mojego intelektu, ale to jest siła Jego miłości do każdego człowieka z każdego plemiona, języku, narodu. Jest tego. I oto zbawienie stało się faktem w Jezusie Chrystusie. Duch Święty, którego osobowości jest 100% osobowości Boga Ojca i 100% osobowości Jezusa Chrystusa. Przyjdzie, wszystko wam powie. A imię Jego, imię Boga Jahwe, imię Jezus będzie na czołach ludzi zbawionych. Nie trzeba tatuaży sobie nanosić. To imię jest w sposób duchowy na Twoim i moim czole. Imię Jezus Jeszua oznacza Jahwe jest zbawieniem, moim zbawieniem, Jahwe jest Twoim zbawieniem. W Jezusie Chrystusie, w mocy Ducha Świętego. Ku Twojej chwale, Ojcze Przenajświętszy, jesteś najpiękniejszym Bogiem, jakiego znam, jakiego my znamy, nie chcemy. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieczne. Jahwe zastępów, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. I w uniwersum, i poza jesteś najwspanialszym Bogiem. Halleluja, amen.